Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj sobie powiemy o sporze o inwestyturę, jaki miał miejsce między Grzegorzem VII a Henrykiem IV. Ale zanim do tego przejdziemy, najpierw sobie powiemy o sytuacji kościoła koło XI wieku, jak to wszystko wyglądało. Więc zacznijmy od tego, że w IX wieku kościół zaczyna rosnąć nam zdecydowanie w siłę, ale pojawia się duża różnica między obrządkiem zachodnim i obrządkiem wschodnim, prawosławnym, tak zwanym ortodoksyjnym. Jakby nad obrządkiem zachodnim sprawuje władzę biskup Rzymu, zwany papieżem, a nad obrządkiem wschodnim patriarcha Konstantynopola. Przyczynia się także do znacznego wzmocnienia pozycji papieża sam Karol Wielki, o czym sobie mówiliśmy w poprzednim filmiku. Wtedy to Leon III wzmacnia swoją pozycję właśnie jako zarządca kościoła, a jego następca Mikołaj I ustanawia się najwyższą osobą w kościele zachodnim. To on chce teraz decydować, kto zostaje biskupem, po prostu obsadzać stanowiska w kościele. I dąży jednak on władzy nad władcami także świeckimi, co ten motyw będzie się nam bardzo często powtarzał, o czym sobie też jeszcze powiemy, ale także dąży do władzy nad kościołem wschodnim. Istnieje także kłótnia między kościołem zachodnim a wschodnim, kto ma chrystianizować chrześcijan, co mówiliśmy m.in. o Cyrylu i Metody, oni byli właśnie z kościoła wschodniego. Pierwszą rzeczą, jaką robi papież Mikołaj I, to to, że nie uznaje on patriarchy Focjusza. Przez to Focjusz wyklął papieża z kościoła. Co za tym idzie? No strasznie się ze sobą po prostu pokłócili. Dodatkowo kolejnym problemem było to, iż jakby dogmaty, czyli jakby najważniejsze prawdy wiary w kościele były sprzeczne w kościele zachodnim i wschodnim. Między innymi tutaj kościół wschodni, zresztą po dziś dzień, nie uznaje czyśćca, niepokalanego poczęcia, wniebowzięcia Maryi, czy dogmatu o omylności papieża, który co prawda został wprowadzony dopiero trochę później, ale już wtedy uznawano, że papież jest osobą bardzo mądrą i należy się go po prostu słuchać. Dodatkowo kościół prawosławny tym się różnił i różni się też ma, to funkcjonuje do teraz, że nadawał swoim wspólnotom autokelafię, czyli jakby samodzielność w bardzo dużym stopniu na danym obszarze, a zwierzchnictwo patriarchy samego było tak naprawdę tylko kwestią taką honorową, tradycyjną też, a w kościele zachodnim jakby papież jest zawsze tą najwyższą osobą. No i oprócz tego sporo dogmaty w 1054 roku, to jest bardzo ważna data, 1054 rok, zresztą mamy ją tutaj sobie zapisaną u góry, East West Schism, czyli już pewnie większość wie, o co chodzi. Kardynał, wysłannik papieża, kardynał Humbert, zostaje wysłany do Konstantynopola. W trakcie swojej wizyty zostaje on obrażony przez patriarchę Michała i rzuca na niego klątwę, ekskomunikę, wyklucza go z kościoła. Ten oczywiście ekskomunikuje w zamian Humberta, co jakby wywołuje później falę konfliktu i doprowadza to do takiego bardzo gruntownego, mocnego podziału między kościołem wschodnim i zachodnim, tak zwana to jest wielka, zapiszemy sobie WLK, wielka schizma wschodnia. Jest to dość taka ważna data, bo co prawda te różnice jakby się rysowały, ale teraz definitywnie postawiono między tymi kościołami dwoma kreskę. I tutaj widzimy, jak się rozłożyły tak naprawdę wpływy tych kościołów. Na pomarańczowo mamy kościół katolicki, na niebiesko prawosławny, czyli też nazywany ortodoksyjnym. No i teraz sobie powiemy trochę o sytuacji na zachodzie Europy. Jaka panowała w kościele? Otóż było tam, mówiąc krótko, źle.
A więc duchowni przede wszystkim zależało im na swoich posiadłościach. A jako, że były one często dziedziczone, w takim razie postanowili się żenić, czyli łamać obowiązujące prawo celibatu. Łamali celibat po to, żeby mieć potomstwo, które utrzyma ziemię, którą oni dostawali od władcy. Często także władca nadawał te, wyznaczał biskupów i nadawał później beneficja. Przez to było często zjawisko symonii, tutaj sobie zapiszemy symonia hasło, symonia. Symonia było to po prostu kupowanie sobie, kupowanie godności kościelnych. I jakby tak naprawdę życie przeciętnego, wyższego duchownego nie różniło się dużo od życia przeciętnego rycerza. Też on ruszał na wojny, wspierał władcy, bardzo często uczestniczył w bitwach, ale nie angażował się tak w życie w kościoła, jak powinien. Niestety nie podobało się to bardzo papieżowi Sylwestrowi II. Sylwester II. Sylwester II. Papieżowi Sylwestrowi II się to nie bardzo podobało i chciał, był to taki w porządku dość gość, bo chciał naprawić kościół. Chciał, żeby to wszystko rzeczywiście działało zgodnie z tymi ideami, jaki głosił. I dlatego popiera on reformę, jaką przeprowadzili, jaka na przykład, znaczy dokładnie to duchowni poparli go z klasztoru w Cluny, poparli go w tej reformie, gdyż tam obowiązywały, to był zakon benedyktynów i tam obowiązywały zasady prowadzone tutaj przez tą postać, czyli świętego po prostu Benedykta, święty Benedykt, założyciel zakonu benedyktynów. I święty Benedykt głosił, jakby można sobie to zapamiętać łatwym hasłem, zapiszemy sobie po łacinie, żeby zawsze mądrzej brzmiało, ora et labora. Czyli jednym słowem, w zasadzie jednym zdaniem, módl się i pracuj. Ora et labora, módl się i pracuj. To była doktryna benedyktyńska, która po prostu wypełniała życie duchowne pożyteczną pracą, modlitwą i wielką skromnością. I właśnie nowi duchowni mieli się cechować tą skromnością, zachowywaniem celibatu, pokorną modlitwą, a także pracą, no i oczywiście służbą wiernym. Takim dość ciekawym też aspektem tych braci z Cluny było to, że oni głosili, tutaj może sobie zapiszemy też, to było Cluny, to się tak pisze, może to źle wymawiam, wtedy wybaczcie, Cluny to było w Burgundii, dla ciekawych. Oni też głosili pojęcie tutaj kolejne, to jest C, głosili oni kolejne pojęcie Treuga Dei, czyli kolejne mądre łacińskie słowo, które możecie zasplanować na podwórku. Treuga Dei, albo gdzieś w towarzystwie. Treuga Dei, czyli rozejm Boży, albo tak bardziej mówiąc, pokój Boży. W skrócie był to pokój, w którym nie wolno było prowadzić wojen między chrześcijanami i obowiązywał on tutaj ciekawe od środy wieczora do poniedziałka rano, czyli można się było bić tylko wtedy, praktycznie w poniedziałek, wtorek i środę do wieczora. Dlaczego to wprowadzono? To były różne powody, ale zazwyczaj tak naprawdę wychodziło na to, że tak, w niedzielę jest msza, trzeba na nią iść. W piątek jest post, no to wojny już nie może. Nie? Trzeba na przykład dojechać w piątek gdzieś tam daleko do kościoła, no bo to już nie był wszędzie za rogiem. No to trzeba zrobić wolny czwartek, nie? To samo w sobotę. No i tak się dalej to składało i w końcu wyszło, że mamy środa wieczorem do poniedziałku rano. To taka, to w ramach takiej ciekawostki. Wtedy także pojawiła się teoria tak zwanych dwóch mieczy, którą głosił Piotr Damiani. I teoria dwóch mieczy mówiła to, że to tak naprawdę Chrystus przekazał papieżowi i cesarzowi władzę i są one sobie równe i dlatego mają ze sobą jakby współdziałać na zasadzie też równości. I w 1059 roku mamy Sobór Laterański. Sobór Laterański. Gryz dole, ale to jak zawsze.
Sobór Laterański, na którym Mikołaj II ogłasza, że od teraz głowę kościoła wybierają kardynałowie, czyli tak naprawdę mamy to, co funkcjonuje do teraz, czyli że kardynałowie wybierają papieża, a cesarz tylko zatwierdza tego wybranego przez kardynałów kandydata. I wtedy też na tronie pojawia się młody jeszcze Henryk IV, dlatego ma takie małe zdjęcie, bo jest wtedy młody i ma już brodę, czyli przystojny bobas. Ja oczywiście żartuję. Henryk IV, cesarz, przyszły cesarz Niemiec. No i Henryk IV będzie znany z konfliktu z Grzegorzem VII, o którym coś wspomniałem na początku. Grzegorz VII, papież zresztą panujący w latach 1073-1085. Oczywiście potępia on Symonię, ale wzmacnia bardzo działania kurii rzymskiej, ale też walczy z Symonią w ten sposób, że nakłada ekskomunikę na tych, którzy przyjęli inwestyturę od władz świeckich. I co to jest ta inwestytura? Inwestytura to po prostu jest to całe przeobleczenie czy też ubranie w tłumaczeniu dosłownym po łacinie. Inwestytura, przeobleczenie, ubranie. Ale w sensie duchownym jest to nadanie władzy kościelnej, czyli pierścienia i pastorału jako symbolu właśnie władzy kościelnej, właśnie teraz przez cesarza czy przez papieża. I oto był cały spór, kto tą inwestyturę ma nadawać. Grzegorz VII wydaje taki dokument Dictatus Papae, jest to dość ważny dokument, jest to po prostu dyktat papieski, zawiera on 27 tez, w które w skrócie określają jakby taki papocezaryzm, czyli dużą zwierzchność, znaczy, że to papież jest tak naprawdę niby zdecydowanie wyżej niż cesarz. No i to wszystko na początku przechodzi, bo jakby Henryk IV, tak jak mówiłem, jest jeszcze bardzo młody, no i Grzegorz VII nawet nie wyraża zgody na jego koronację. Ale nie podoba się to biskupom Niemiec i Lombardii, którzy zawiązują synod w formacji 1076. Mamy synod w formacji i na nim oni, to jest A, to się łączy ładnie, synod w formacji i na nim oni nie uznają przez to papieża. No więc Grzegorz VII nakłada klątwę na Henryka IV, ekskomunikuje go. No i a to oznacza, że skoro władza pochodzi od Boga, tak mówiliśmy sobie o tym, władza pochodzi od Boga, no to tylko dlatego ludność ma słuchać władcy, nie? No bo on jest wybrany przez Boga. No jeśli władca jest wykluczony z kościoła, no to już znaczy, że nie jest wybrany przez Boga i ludność tak naprawdę nie musi go słuchać. No i właśnie to się dzieje wtedy w Niemczech. Ludność jest zwolniona tak naprawdę z służenia władcy. No i Henryk IV oczywiście nie może tak sprawować władzy w swoim państwie, dlatego już w 1077 roku mamy tak zwane uniżenie w Canos, to jest C, gdyby ktoś miał wątpliwości. Uniżenie w Canos. Jest to coś strasznego dla cesarza. Tam papież właśnie wtedy przebywa w Canos, tam cesarz przybywa w stroju pokutnym, ten każe mu czekać i tak dalej. No, strasznie go tam upokarza, zaciekawionych odsyłam do książek. Cesarz się tak wkurza, że kiedy papież zdejmuje tą ekskomunikę, a cesarz już sobie wrócił, tak się wkurza, że zajął Rzym i mianował sobie nowego papieża. No i ten cały konflikt o inwestyturę kończy się w 1122 roku, już nie za życia obu tych wspomnianych tutaj kolegów, też synodem w Formacji. Pamiętajcie, że mówiliśmy przed chwilą sobie o jeszcze jednym. Synod Formacji, zgubiłem Formacji. Też kończy się synodem w Formacji, kiedy to Kaliksta II i Henryk V dokonują sobie ustaleń. Zawiązany jest pierwszy w historii konkordat. Myślę, że to jest, każdy wie, to jest umowa między państwem a kościołem.
czyli w którym ustalone jest, że wybór biskupów i opatów następuje jakby z przepisami kościoła, zatwierdzane jest przez papieża, który to nadaje inwestyturę, ale cesarz nadaje beneficja, a potem może odebrać przysięgę wierności. Dalsze jednak jakby to nie zakończyło tych sporów oficjalnie, inwestytura, sama kwestia inwestytury została zakończona, ale dalsze spory często prowadziły do po prostu krucjat, w których albo cesarz, albo papież chciał wykazać, kto jest silniejszy. O krucjatach sobie jeszcze szczegółowo powiemy w innym filmiku. Między innymi ciekawą jest postacią Fryderyk I Barbarossa z dynastii Hohenstaufów. Czy może zapiszemy sobie Fryderyk I Barbarossa. Już tej dynastii nie będziemy pisać, Hohenstaufów, bo za jego to właśnie panowania przyjęła się nowa nazwa Rzeszy Niemieckiej, a teraz nie była to Rzesza Niemiecka, tylko Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. I tutaj to jest taka ważna kwestia, żeby to po prostu zapamiętać. Zajmuje on północne Włochy, Rzym, znaczy atakuje on północne Włochy i Rzym, no i następuje wtedy właśnie ta wojna z cesarzem, która prowadzi do założenia Ligi Lombardzkiej. I ostatecznie, o dziwo, w ostatnich 100 latach Włosi się dobrze nie bili. O dziwo, Włosi wygrywają w bitwie pod Legano w 1176. W bitwie pod Legano. No ale państwo włoskie, mimo tej właśnie wygranej, uznają, że uznają władzę cesarza, uznają w ogóle cesarza w zamian za to, że on im po prostu da autonomię. No i Fryderyk I Barbarossa tutaj staje się niezłym mocarzem, bo jeszcze ma w wpływach Czechy, Danię czy Polskę, która jest wtedy, jak każdy pamięta, mam nadzieję, rozbita dzielnicowo. No ale po śmierci Fryderyka, Fryderyk I ginie w bardzo śmieszny sposób, to jest takie ciekawe, bo miał on prowadzić trzecią krucjatę, która miała być niezwykle potężna i tam zmieść w ogóle muzułman z Ziemi Świętej, no i krucjata nawet nigdy nie doszła do skutku, bo on po prostu szedł przez rzekę, spadł z konia i się utopił. Więc małe wielkiego końca. Tak sobie powiedzmy. No, ale po śmierci Fryderyka już II w 1250 roku następuje okres wojen o tron w cesarstwie, a jest tak zwany okres Wielkiego Bezkrólewia, który dopiero kończy się w 1273, kiedy do władzy dochodzi Rudolf Habsburg. A cofając się wstecz, tutaj jeszcze jest ważna taka postać, mówiliśmy mocarza cesarza, to teraz mocarz papież Innocenty III. Innocenty III zgodnie z decyzją właśnie Soboru Laterańskiego IV w 1215 roku, to może 1215 Sobór Laterański IV zgodnie z tą decyzją staje się on głównym zwierzchnikiem kościoła, takiego już z najwyższą władzą ustawodawczą i jurysdykcyjną, czyli sędziowską. Organ władzy, czyli papieska kuria, po prostu zyskuje rangę już takiej instytucji centralnej. Same sobory już nie mają aż takiego dużego znaczenia. I tutaj Innocenty III bawi się w takiego mocarza, też ingeruje właśnie w sprawy wielu krajów, między innymi wybieranie następnych cesarzy. Próbował tam obstawić swoich kandydatów, no ale nie udaje mu się to. Władzę przejmuje wspomniany Fryderyk II, który dopiero koronował się, kiedy Innocenty jakby ustąpił z pontyfikatu. On także mieszał się właśnie w sprawy innych krajów, między innymi w Anglii Jan bez ziemi, tutaj dość taki znany król, uznał papieską władzę zwierzchnią i przez to musiał płacić roczny podatek, świętopietrz. Innocenty III także marzył o kraju teokratycznym, Europie teokratycznej, czyli ze zwierzchnią władzą papieża nad wszystkimi władcami świeckimi.
No i myślę, że to. No jeszcze Innocenty III z kolei zorganizował czwartą krucjatę, która też się nie udała, tak jak trzecia krucjata Fryderyka Barbarossy, gdyż ona po drodze zamiast ruszyć na Ziemię Świętą, złupiła Konstantynopol, co było oczywiście tragedią, że chrześcijanie się mordowali zamiast uderzyć na muzułman, no i to przysporzyło mu strasznej hańby. Ostatecznie kończy się jego pontyfikat w 1216, czyli długo tej najwyższej władzy nie miał, ale całość jego władzy trwała od 1198, czyli już całkiem sporo. No i dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnych filmikach.